Tłumaczenie Adam Śniarowski Czyta Samuel Bukowski Pastor Steven Bohr w kazaniu pod tytułem Manna dla duszy Dzień dobry. Powiadają, że ranny ptaszek zawsze znajdzie dla siebie dżdżownicę. Nie będę was jednak karmił dżdżownicami dzisiejszego ranka. Będziemy karmić się Słowem Bożym. Dobrze jest widzieć Was tak licznie zgromadzonych tak wcześnie rano. Wiem, jak to ciężko czasami jest przybyć wcześnie w Szabat. Tyle jest do zrobienia, trzeba przygotować dzieci, trzeba zjeść śniadanie, sporo roboty. Tym bardziej doceniam, że przybyliście tak wcześnie. Muszę wyjechać dokładnie o dziewiątej i wrócić do Fresno, gdzie mam wygłosić kazanie. Zatem będę się streszczał i zakończę o czasie. Zanim zaczniemy, pomodlimy się. Zawsze się modlę, zanim otworzymy Słowo Boże. Wiem, że już się modliliśmy, ale to jest mój zwyczaj, by zawsze modlić się przed otwarciem Bożego Słowa. Zapraszam Was zatem, byście wraz ze mną skłonili głowy do modlitwy. Nasz Ojcze i nasz Boże, dziękujemy Ci za święty Szabat, dzień, w którym możemy wygrzewać się w świetle Twojej miłości, jaką Masz dla nas. Dzień, w którym możemy wspominać, że jesteś naszym wspaniałym stwórcą, naszym odkupicielem i tym, który nas niebawem przywróci. Dopomóż nam, Panie, doświadczyć szabatu, by zrozumieć, co on oznacza. Dopomóż nam zachowywać Go nie po prostu jako zwyczaj, ale dopomóż nam zachowywać Go rozumiejąc Jego znaczenie. Prosimy, gdy będziemy otwierać Twe święte słowo w czasie Twego świętego szabatu, na tym świętym miejscu, aby Twój Duch Święty był z nami. Dziękujemy Ci za obietnicę Twojej obecności, gdyż prosimy o to w drogim imieniu Jezusa. Amen. Idziemy przez pustynię tego świata, od Egiptu do Kanaanu. Egipt reprezentuje świat, który porzuciliśmy, gdy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa. A Kanaan oczywiście reprezentuje niebo i nową Ziemię, w kierunku której maszerujemy. Kiedy Izrael wyszedł z Egiptu, przekroczyli Morze Czerwone, a po jego przekroczeniu odkrywamy dwa bardzo ważne rozdziały. Przejście przez Morze Czerwone opisane jest w wyjściu rozdziale czternastym. Pieśń zwycięstwa nad ich wrogami znajduje się w Wyjścia rozdziale 15. A potem w Wyjścia 16 mamy historię z Manną. A w Wyjścia 17 mamy wodę, która trysnęła ze skały. Widzicie, Bóg wiedział, że jeśli mamy przejść przez pustynię, to w co on musi nas zaopatrzyć? Będziemy potrzebowali pokarmu oraz wody. Zatem natychmiast po przejściu przez Morze Czerwone i odśpiewaniu pieśni zwycięstwa Bóg daje im to, czego potrzebują, aby mogli oni przejść przez pustynię. Daje im chleb i daje im wodę. To są dwie rzeczy, których i my potrzebujemy w drodze z Egiptu do niebiańskiego królestwa. Dzisiaj rano nie będziemy mówić o wodzie, ale o mannie. Mam całą prezentację na temat epizodu ze skałą w Starym Testamencie, kiedy Mojżesz przemówił do skały, a raczej uderzył skałę za pierwszym razem, a Bóg powiedział za drugim razem przemów do skały, a on zamiast do niej mówić, to ją uderzył. Jest potężna symbolika w tych dwóch historiach ze skałą, które znajdujemy w Starym Testamencie, ale nie skupimy się dziś na tym, skupimy się na mannie. Otwórzcie wraz ze mną wasze Biblie na 1 Koryntian 10, 1-4. Będziemy dziś dużo używać pisma świętego, a w większości będą to teksty z wyjścia 16, ale będziemy też studiowali inne fragmenty. 1 Koryntian 10, 1-4. Czytaliśmy to wczoraj po południu, ale przeczytajmy to raz jeszcze. Tu apostoł Paweł przypomina o pewnych wydarzeniach z historii Izraela, kiedy szli przez pustynię. I pisze tak Ponadto, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem wszyscy przeszli przez morze, wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżesza, w obłoku i w morzu. I niektórzy się dziwią ochrzczeni w Mojżesza? Jak oni mogli zostać ochrzczeni w Mojżesza? Wyjaśnienie jest bardzo proste. Mojżesz jest typem Chrystusa. A ponieważ Mojżesz jest typem Chrystusa, ludzie zostali ochrzczeni w Mojżesza. A to jest symbolem faktu, że ludzie Boży zostają ochrzczeni w Chrystusa. Zatem to nie Mojżesz jest kluczem, ale to Chrystus jest kluczem. Jest napisane dalej w wierszu drugim: Wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżesza w obłoku i w morzu. Wszyscy jedli ten sam co? Duchowy pokarm. I wszyscy pili ten sam duchowy napój, gdyż pili oni z tej duchowej skały, która podążała za nimi, a tą skałą był Chrystus. Zatem pokarm był jaki? Duchowy. A napój był jaki? Duchowy. A skała była jaka? Duchowa. Zapytam was, czy skała była dosłowną skałą? Tak. Czy manna była dosłownym pokarmem? Tak. Czy woda była dosłowną wodą? Tak. Ale Bóg dał te rzeczy nie tylko jako dosłowne rzeczy, ale Bóg dał je, aby nauczyć głębokich duchowych lekcji. Komu Bóg dał te rzeczy? Czy tylko Izraelowi? Nie. Zwróćcie uwagę na werset 11 z 1 Koryntian 10. Tu apostoł Paweł po przypomnieniu kilku wydarzeń z historii Izraela mówi tak: A te wszystkie rzeczy przydarzyły im się jako przykłady. Greckie słowo tu użyte oznacza typy. A te wszystkie rzeczy przydarzyły im się jako przykłady i zostały spisane dla napomnienia nas, na których przyszedł kres czasów. Zatem dla kogo według apostoła Pawła te rzeczy zostały spisane? Zostały spisane dla nas, szczególnie dla tych, którzy żyją w dniach ostatnich. A zatem skoro te epizody zostały spisane dla nas, musimy określić, co reprezentuje manna. Ponieważ manna jest duchowym pokarmem. A jeśli chcemy zrozumieć, co reprezentuje manna, musimy iść do Pisma Świętego, by zrozumieć, jaką duchową lekcję ma dla nas manna. Zatem zadajemy pytanie, co reprezentuje Manna? Prawda jest taka, że nie musimy zgadywać, bo Biblia nam o tym mówi. Przejdźmy do Jana 6, 32-36. Ewangelia Jana 6, 32-36. Zwróćcie uwagę, co manna symbolizuje, tym razem w sensie duchowym. Jest napisane, wtedy Jezus im odpowiedział, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, Mojżesz nie dał wam chleba z nieba, ale mój Ojciec daje Wam prawdziwy chleb z nieba. Gdyż chlebem Bożym jest ten, zauważcie, że chleb jest osobą, prawda? Chlebem Bożym jest ten, który stąpił z nieba i daje życie światu. Wtedy powiedzieli do Niego, Panie, dawaj nam zawsze tego chleba. A Jezus odpowiedział im, Ja jestem chlebem życia. Kto przychodzi do mnie, nigdy nie będzie głodny, a kto wierzy we mnie, nie będzie nigdy odczuwać spragnienia. Co zatem reprezentuje manna w sensie duchowym? Reprezentuje ona Jezusa Chrystusa. Zwróćmy teraz uwagę na wiersze od 48 do 51. Właściwie cały szósty rozdział Jana dotyczy głównego tematu manny. Jezus nakarmił pięć tysięcy, więc teraz się do tego odniesie. Wiersze 48 do 51, Jezus mówi Ja jestem chlebem życia. Wasi ojcowie jedli manne na pustyni i poumierali. To jest ten chleb, który zstępuje z nieba, aby ten kto go je, nie umarł. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś będzie jadł z tego chleba, będzie żył na wieki, a chleb, który jadam, to moje ciało, które jadam za życie świata. W Jana 6 widzimy więc wyraźnie, że manna jest symbolem osoby Jezusa Chrystusa. Zwróćcie teraz uwagę na coś bardzo interesującego. W Jana 6 Jezus powiedział kilka rewolucyjnych rzeczy, które rozjątrzyły tych, którzy go słuchali. Bardzo rozjątrzyły. Bo Jezus mówi o jedzeniu chleba, a on jest z tym chlebem. Zatem Jezus mówi: musicie jeść mnie. Kiedy obecni ludzie tamto usłyszeli, byli zaniepokojeni tym, co Jezus mówił. Zwróćcie uwagę na Jana 6, 53-58. Wygląda na to, że Jezus dał przyzwolenie na kanibalizm. Tak to zrozumieli. Jest napisane w Jana 6, począwszy od wiersza 53. Wtedy Jezus powiedział im, Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli nie będziecie jeść ciała syna człowieczego i pić jego krwi, nie będziecie mieć życia w sobie. Ktokolwiek je moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Gdyż moje ciało jest prawdziwym pokarmem, a moja krew jest prawdziwym napojem. Kto je moje ciało i pije moją krew, mieszka we mnie, a ja w nim. Jak żyjący ojciec posłał mnie i ja żyję przez ojca, tak też kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest ten chleb, który stąpił z nieba. Nie jak wasi ojcowie jedli manne, a pomarli. Kto je ten chleb, będzie żył na wieki. Czyż nie brzmi to jak dość rewolucyjna koncepcja? Jeść jego ciało i pić jego krew. Jest nawet taki kościół, kościół rzymskokatolicki, który wierzy, że każda msza, kiedy ksiądz pije wino z kielicha, to wino to jest dosłowną krwią Jezusa Chrystusa, pomimo tego, że jego wygląd się nie zmienia. I wierzą, że hostia, którą kładzie się ludziom na język, jest prawdziwym ciałem Jezusa Chrystusa. Ludzie jedzą ciało Chrystusa, a ksiądz pije krew Chrystusa. I używają tego fragmentu, aby móc podtrzymać tę koncepcję i wygląda na to, że to właśnie jest tu powiedziane. Ale czy to właśnie Jezus miał na myśli, gdy powiedział, że mamy jeść Jego ciało i pić Jego krew? Zdecydowanie nie. Przejdźmy do powtórzonego prawa 8.3. Studiowaliśmy to wczoraj po południu. Powtórzonego prawa 8.3. Mojżesz wspomina tutaj epizod z manną z księgi wyjścia 16. Przypomina moment, kiedy Bóg dał mannę po raz pierwszy. I mówi tak. Zatem on upokorzył cię, dozwoliłbyś głodował i karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie. I teraz pada powód, dla którego Bóg dał mannę. Aby mógł on dać ci poznać, że człowiek nie będzie żył samym chlebem, ale człowiek będzie żył, uwaga na to, będzie żył czym? Każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Zatem Manna reprezentuje Jezusa Chrystusa w Jego własnej osobie. Co do tego nie ma wątpliwości. Ale Jezus wypowiada słowo Boga. Jak zatem przyswajamy Jezusa Chrystusa? Przyswajamy Jezusa Chrystusa nie osobiście jedząc Go, ale spożywając Jego słowo. Przy okazji Jezus zacytował ten werset w Mateusza 4.4 na górze pokus. Wiecie o tym. Pierwsza pokusa to tak, gdy diabeł przyszedł i powiedział: Jeśli jesteś synem Bożym, zmień te kamienie w chleb. Jezus odpowiedział: Człowiek nie będzie żył samym chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Pana. Pytanie więc brzmi: jak przyswajamy Jezusa Chrystusa? Jak Jego ciało staje się częścią naszego ciała, a Jego krew częścią naszej krwi? Nie chodzi o spożywanie Jego dosłownego ciała i dosłownej krwi, chodzi o przyswajanie Chrystusa poprzez studium Jego słowa. Przy okazji, Jezus powiedział to jasno i wyraźnie w Jana 6. Po tym, kiedy wszyscy błędnie zrozumieli to, co mówił, Jezus klarownie wyjaśnił tak, że nikt nie mógł zrozumieć tego opacznie. Wiersz 63 w Jana 6, Jeśli otworzycie go wraz ze mną. Jana 6, 63. Po tym, jak wszyscy są zaniepokojeni, bo Jezus powiedział: Musicie jeść moje ciało i pić moją krew. Teraz Jezus wyjaśnia, co miał na myśli. Mówi on tam. Duch daje życie, ciało nic nie pomaga. Innymi słowy, jedzenie mojego ciała nic nie pomaga. Co zatem pomaga? Mówi on, słowa, które ja Wam mówię są Duchem i Życiem. Jak zatem przyswajamy Jezusa Chrystusa? Nie przez zjadanie jego ciała, bo jego ciało nic nie pomaga. Jego dosłowne ciało. To słowa, które on mówi, są duchem i życiem. Fizycznie jemy za pomocą naszych ust. Wiem, że są wyjątki, kiedy ludzie są w szpitalu karmieni poprzez sondę. Jednak normalnie ludzie przyswajają fizyczny pokarm poprzez usta. Zapytam Was, jak przyswajamy duchowy pokarm, słowo Boże? Głównie poprzez oczy i uszy. Dotyk i węch też, ale głównie poprzez oczy i uszy. Naszymi oczami studiujemy pismo święte. A naszymi uszami słuchamy kazań, słuchamy nauczania. I gdy kaznodzieja głosi słowa, wchodzą nam one do uszu, a gdy czytamy Słowo Boże, wchodzi ono poprzez nasze oczy, wchodzi ono do naszego jestestwa i duchowo czyni nas tym, czym jesteśmy. Właśnie tak przyswajamy Jezusa Chrystusa. Chciałbym podzielić się teraz z Wami kilkoma duchowymi lekcjami, jakie zyskujemy od Manny jako Słowa Bożego, jako symbolu Słowa Bożego. Pierwszą rzeczą, na jaką chcę zwrócić Waszą uwagę, jest to, że Manna jest naprawdę symbolem Jezusa Chrystusa. Zapytam Was, czy Manna była niebiańskim pokarmem? Ale czy była złożona z ziemskich składników? Czy zawierała białko? Czy manna miała węglowodany? Czy miała witaminy i minerały? To był niebiański pokarm złożony z ziemskich składników. Była niebiańska i była ziemska. Zwróćcie uwagę na psalm 78, 23-25. Odkrywamy tutaj, co było źródłem manny, skąd ona pochodziła. Jest tu napisane w Psalmie 78 wersecie 23: On rozkazał chmurom w górze i otworzył bramy nieba i zesłał im jak deszcz mannę do jedzenia i dał im chleb z nieba. Skąd więc wzięła się manna? Z nieba. Dał im chleb z nieba. Teraz wiersz 25: Człowiek jadł pokarm anielski. Może stąd wzięła się nazwa anielskiego ciasta. Chociaż raczej wątpię, bo anielskie ciasto zawiera zbyt wiele cukru. Jest napisane: człowiek jadł pokarm anielski, on zesłał im pokarm do syta. Kim więc byli piekarze? Nie znaczy to, że aniołowie jedli manne, oznacza to, że oni upiekli manne. W porządku? Zatem możecie sobie wyobrazić tę niebiańską piekarnię i każdego dnia aniołowie przygotowują mannę, by spuścić ją jak deszcz na ziemię. Jest to niebiański pokarm, który zstępuje z nieba, ale jest złożony z ziemskich elementów, jest niebiański i ziemski. Zapytam was, czy jest to prawdą również co do Jezusa Chrystusa? Zwróćcie uwagę na Mateusza 1,23. Jest napisane oto dziewica będzie brzemienna i urodzi syna, któremu nadadzą imię Immanuel, co się tłumaczy Bóg z nami. Skąd pochodził Jezus? Pochodził z nieba i jest kim? Jest Bogiem według tego tekstu. Ale Biblia mówi nam również, że Jezus jest ziemski, jest człowiekiem. Zwróćcie uwagę na Jana 1:14. Jest napisane, a Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy. Czy zatem to, co było prawdą u Manny, było też prawdą u Jezusa Chrystusa? W Jego Osobie? Tak. Manna była niebiańska i ziemska, i Jezus jest niebiański, bo jest Bogiem, ale jest również ziemski, bo jest człowiekiem. I chcę zadać pytanie bardzo ważne. Nie lubię mówić publicznie o innych kościołach, a gdy mówię o innych kościołach, to mówię o ich ideologii. Nie mówię o osobach, które należą do tych kościołów, bo jest wielu, wielu szczerych ludzi w tych wszystkich kościołach. Ale kościół rzymsko-katolicki wierzy, że ludzcy kapłani reprezentują nas przed Bogiem. To jest niemożliwością. Zapytacie, dlaczego jest to niemożliwością, aby ludzki kapłan reprezentował nas przed Bogiem? To bardzo proste. Aby łączyć nas z Bogiem, to ten, który nas łączy, musi być Bogiem. I aby łączyć Boga z nami, musi On być człowiekiem. Innymi słowy, pośrednik musi być Bogiem, aby móc nas reprezentować przed Bogiem, i musi być człowiekiem, aby mógł nas rozumieć i mógł reprezentować Boga wobec nas. Problem z ludzkim kapłanem jest taki, że jest on tylko człowiekiem. Widzicie, mamy drabinę zwaną drabiną Jakuba. Przy okazji to nie jest drabina Jakuba, to jest drabina pana, a arka Noego nie była arką Noego, a świątynia Salomona nie była świątynią Salomona. Ale mamy tę prawdę, że Jezus jest Bogiem i Jezus jest człowiekiem. Z tego właśnie powodu może On służyć nam jako nasz pośrednik, bo On łączy niebo i ziemię. Drabina stała na ziemi, ale sięgała najwyższego nieba. Tu mamy boskość Chrystusa i człowieczeństwo Chrystusa. Zapytam Was, czy możemy powiedzieć to samo o Biblii, co powiedzieliśmy o Jezusie? O spisanym słowie? Przyswajamy Jezusa do słowa pisanego, prawda? Zapytam was, czy Biblia jest boska i ludzka? Czasami nie podoba nam się ta idea Biblia jest ludzka? Oczywiście, że jest. Ona jest i boska, i ludzka. Zwróćcie uwagę na drugi Piotra 1:21. Piotr stawia sprawę bardzo jasno. Jest napisane i prawdopodobnie bardzo dobrze znacie ten tekst, bo czytamy go w innym kontekście bardzo często. Jest napisane, gdyż proroctwo nigdy nie przychodziło z woli ludzkiej, ale święci Boży ludzie przemawiali, poruszani przez Ducha Świętego. Zatem święci ludzie wypowiadali słowo Boże. Zatem Biblia jest boską księgą w ludzkim języku. Zapytam was, czy musicie znać gramatykę, składnie i słownictwo, aby móc zrozumieć Biblię? Czy Biblia jest napisana w boskim języku? Słuchajcie, gdyby Biblia była napisana w boskim języku, to nikt nie byłby w stanie niczego zrozumieć, ponieważ myśli Boga są dużo większe niż nasze myśli. Zatem Bóg robi tak, że bierze boskie poselstwo, poselstwo od Boga, i adaptuje je do ludzkich potrzeb przez użycie ludzkiego języka, ludzkich czasowników, ludzkiej składni, ludzkiego słownictwa, spójników, przyimków itd. Jest to boskie poselstwo od Boga wyrażone ludzkim językiem. A kiedy jemy manne, poprzez słowo Boże, przyswajamy słowo Boże w ludzkim narzędziu, jakie możemy zrozumieć. Zatem pierwszą lekcją, jakiej uczymy się z manny, jest to, że Biblia jest boską księgą napisaną w ludzkim języku. A kiedy je przyswajamy, kiedy je zjadamy, Staje się ono częścią i cząstką naszego jestestwa, w sensie duchowym. Kolejną lekcją płynącą z manny jest to, że manna była smaczna. Powiem teraz coś ryzykownego, uważaj, dany, ależ Bóg także lubi słodycze. Tylko, że to dobry rodzaj słodyczy. Zwróćcie uwagę na wyjścia 16:31. Wiecie, jeśli mogę być z wami szczery to próbowałem nieraz wegańskiego jedzenia, które było ohydne. I próbowałem również wegańskiego jedzenia, które było bardzo, bardzo smaczne. Tylko dlatego, że powinniśmy być weganami, to nie oznacza, że jedzenie powinno być ble. Ono powinno być smaczne. Manna Biblia jest smaczna. Słowo Boże jest smaczne. Wyjścia 1631 opisuje mannę. Jest napisane: Dom Izraela nazwał ten pokarm manna, co oznacza, co to jest. Bo gdy to spadło, to nie wiedzieli, co to jest. I to było jak białe ziarno kolendry, a smakowało jak placki z miodem. Ależ słodycz. Manna była smaczna i była też uniwersalna. Mogli z niej zrobić najprzeróżniejsze rzeczy. Mogli ją upiec albo robić z nią wszelkie inne rzeczy i była smaczna, była słodka. Ilu z was lubi placki? Niestety obecnie dodają do nich cukru, tego złego cukru. Zwróćcie uwagę na Jeremiasza 15:16. Widzicie, słowo Boże czyni nas szczęśliwymi i radosnymi, bo jest słodkie dla naszego duchowego smaku. Jest napisane w Jeremiasza 15:16, to mówi prorok: Twoje słowo, gdy je znalazłem, zjadłem je. Widzicie, co takiego zjadamy? Słowo. On mówi: Zjadłem je, i Twoje słowo było dla mnie czym? Radością i weselem mojego serca, gdyż jestem nazwany Twoim imieniem, O Panie Boże Zastępów. Gdy zjadłem Twoje słowo, przyniosło mi to radość i wesele. Wszyscy dobrze znacie psalm 19.10, gdzie jest napisane, mówiąc o Bożych świadectwach, Bożych nakazach, Bożym prawie, Bożych słowach, to wszystko są synonimy. Jest napisane, są bardziej godne pożądania niż złoto, zaiste bardziej niż szczere złoto, słodsze nawet niż miód, niż plaster miodu. Widzicie, znowu ta sama idea słodyczy słowa Bożego. Psalm 119 werset 103. Mam nadzieję, że to sobie zapisujecie. Nie mamy czasu na szukanie wszystkich tych wersetów. Psalmista woła tu: jakże słodkie jest twe słowo dla mojego smaku, słodsze niż miód dla ust moich. zatem słowo Boże jest jakie? O jak słodko jest ufać Jezusowi, czyż nie? A uczymy się ufać mu poprzez słowo. Zatem pierwsza lekcja brzmi: Bóg dał nam Biblię, jest to boski pokarm wyrażony za pomocą ziemskich składników odżywczych, że tak powiem. Druga lekcja jest taka, że przyswajanie Jezusa poprzez słowo jest słodkie, jest smaczne w sensie duchowym. Zapytam Was teraz: ilu ludzi musiało wychodzić, aby zbierać mannę? Czy była to sprawa zbiorowa, czy indywidualna? Czy kapłan zbierał mannę, a potem dostarczał ludziom do domów? Nie. Każdy indywidualnie musiał iść zbierać mannę dla samego siebie. Wyjścia 16:4. Będziemy czytać teraz głównie z wyjścia 16. W wyjścia 16,4 jest napisane i powiedział Pan do Mojżesza, oto ja spuszczę wam jako deszcz, chleb z nieba. I co jest napisane dalej? A kapłan wyjdzie, aby to zbierać. Nie, 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 nie pastorzy. O nie. Jest napisane, a lud wyjdzie, aby zbierać potrzebną ilość każdego dnia. Zwróćcie uwagę na wiersz 21. Jest napisane, i zbierali to każdego ranka każdy kapłan. Nie, nie ma tam słowa kapłan. Jest napisane po prostu, każdy według swojej potrzeby. Słuchajcie, drodzy. Każdy z nas musi indywidualnie przyjść do Pisma Świętego, zebrać mannę i jeść ją osobiście dla siebie samego. Pastor nie zje tego za nas. Pastor nie może nam tego dostarczyć do domu. Musimy przyswoić Chrystusa poprzez słowo sami. Każdy z nas jest odpowiedzialny, aby to robić. Jak często zbierali oni manne? Wyjścia 16.4. Widzicie, uczymy się różnego rodzaju duchowych lekcji. W Wyjścia 16.4 jest napisane i powiedział Pan do Mojżesza oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba, a lud wyjdzie, aby zbierać potrzebną ilość co tydzień. Tak nie jest napisane. Jest napisane, aby zbierać potrzebną ilość kiedy? Każdego dnia. Pamiętacie modlitwę Pańską? Jezus powiedział: Chleba naszego cotygodniowego daj nam w tym tygodniu. Nie, nie powiedział: Chleba naszego cotygodniowego daj nam w tym tygodniu. Chleba naszego powszedniego, czyli codziennego, daj nam dzisiaj. A mimo to, czy wiecie, co się dzieje w wielu adwentystycznych zborach? Jedyny posiłek, jaki jedzą członkowie zboru, to kazanie na sobotnim nabożeństwie. Co by się stało, gdybyście jedli tylko jeden posiłek w tygodniu? Co by się stało, dany? Zagłodzilibyście się na śmierć. A mimo to wielu członków naszego kościoła nie ma zwyczaju codziennego przyswajania słowa. Przychodzą do zborów w Szabat i mówią: O, dzisiaj dostanę mój posiłek. Ale Biblia mówi nam, że musimy przyswajać Chrystusa poprzez słowo każdego dnia. Każdego dnia chleba naszego daj nam dzisiaj. A jaka jest najlepsza pora na jedzenie manny? Wyjścia 16:21. Zwróćcie uwagę, co tutaj jest napisane: i zbierali to każdego ranka, każdy według swojej potrzeby. A gdy robiło się gorąco w słońcu, topniało to. Jeśli nie wziąłeś porannego błogosławieństwa, to nie było więcej manny, roztopiła się. O jakiej więc porze mieli oni wychodzić, zbierać mannę i się nią nasycić? Wcześnie, zanim wzeszło słońce. Zwróćcie uwagę na psalm 5 i werset 3. Tu psalmista mówi w pięknych słowach: mówi on do Boga, usłysz mój głos z rana, o Panie. Z rana zwrócę się do Ciebie i będę czekał. Psalmista mówi, zrobię to z rana, Panie, ponieważ potrzebujemy sił na cały dzień. Sądzę, że dany powiedziałby, że najważniejszym posiłkiem dnia jest śniadanie. Zgadza się? Ja dziś nie jadłem śniadania. To jest mój zwyczaj. Nigdy nie jem śniadań w Szabat. To jest mój zwyczaj, odkąd pamiętam, odkąd zostałem kaznodzieją, ponieważ umysł jest dużo bardziej czysty, kiedy nie jem śniadania. Ale to nie oznacza, że mam nie jeść śniadania w pozostałe dni. Nie jadam śniadań tylko w soboty. Ale według tego, co widzimy tutaj, najlepszy czas na zbieranie manny i na jedzenie jej, na przyswajanie Bożego słowa, to wczesny ranek. Tak jak Izraelici wychodzili zbierać mannę wczesnym rankiem, zanim wzeszło słońce i ją roztopiło. Innymi słowy, zanim nadejdą uciski, próby i codzienny wyścig szczurów, musimy się nakarmić. W Marka 1:35 Jezus powiedział coś bardzo ciekawego. Marka 1:35 A rano, wstawszy na długo przed świtem, wyszedł i odszedł na puste miejsce i tam się modlił. O jakiej porze Jezus szczególnie szukał błogosławieństwa? Wcześnie rano. Nawet przed wschodem słońca Jezus wychodził się modlić. I wiecie, to jest niesamowite. Ellen White mówi, że czasami Jezus spędzał na modlitwie całe noce i przychodził rano, wiecie, co by się stało, gdybyście nie spali całą noc? Bylibyście zmęczeni i zapewne także zrzędliwi. Prawdopodobnie bylibyście cały dzień nerwowi. Ellen White mówi, że on przychodził rano i wyglądał, jakby całą noc spał. Wyglądał świeżo i służył ludziom w ich potrzebach, ponieważ karmił swoją duszę manną, więzią ze swoim ojcem. Kolejną lekcją, jakiej uczymy się z manny, jest to, że wystarczyło jej dla wszystkich. Podam Wam nieco statystyk. Zgodnie z liczbą ludzi, jaka była na pustyni, wyliczono, że konieczne było, aby każdego dnia spadało 4,5 tysiąca ton manny. Powiecie teraz, umieść to w jakiejś perspektywie. Podam Wam perspektywę. Oznaczałoby to 10 pociągów towarowych, 30 wagonów w każdym pociągu, 15 ton w każdym wagonie. A padała ona 6 dni w tygodniu, podwójnie w piątek przez 40 lat. Bóg musiał mieć jakąś piekarnię w niebie. I któregoś dnia zobaczymy te piekarnie, bo pod koniec naszego studium zobaczymy, że gdy zasiądziemy przy tym stole, który będzie się ciągnął kilometrami, będziemy mogli zobaczyć najdalszy koniec tego stołu, ponieważ nasze oczy będą naprawione. Ellen White pisze, że na tym stole będzie manna. A zatem ta piekarnia wyprodukuje mannę dla nas, byśmy mogli ją jeść. Kolejną lekcją, jakiej uczymy się z manny, słuchajcie tego uważnie: manna była jedynym pokarmem, jakiego Izraelici potrzebowali do jedzenia. Był on w pełni odżywczy. Miał wszystkie witaminy, minerały, węglowodany i białka konieczne do podtrzymania zdrowia. Zapytam was, czy ta księga jest wszystkim, czego potrzebujemy, aby mieć duchowe zdrowie? Zdecydowanie nie potrzebujemy tych wszystkich śmieci, jakie są na świecie. Nie mówię, że nie powinniście może czytać innych książek, innych dobrych książek, ale mówię, że tamte książki pomagają. Ale ta księga, jeśli się w nią zagłębimy, karmi nas i ma wszystkie składniki odżywcze, jakich potrzebujemy, aby być silnymi w Jezusie Chrystusie. Jest jeszcze inna ważna lekcja, jakiej się uczymy z Manny. Przejdźmy do wyjścia 16.3. Widzicie, Izraelici stali się niezadowoleni z powodu manny. Pamiętacie tę historię? Powiedzieli, nuda, nic, tylko manna, manna, manna i manna. Mamy już dość tej manny. Więc powiedzieli, chcemy wykwintnego pokarmu, mamy cielesne kubki smakowe, które chcą to jeść. Przeczytamy o tym w wyjścia 16 wersecie 3. I synowie Izraelscy powiedzieli do nich: "Obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej, gdy siadaliśmy przy garnku mięsa i jedliśmy chleb do syta. Gdyż wywiedliście nas na tę pustynię, aby zamorzyć całe to zgromadzenie głodem. A potem oczywiście Bóg dał im mannę. I później manna naprawdę im się znudziła i zaczęli narzekać. W tej historii nie będę jej czytał, ale to jest w liczbie 11:1 do 9." Czy wiecie, od kogo rozpoczął się bunt? Od mieszanego tłumu. Czy obecnie w kościele Adwentystów też mamy mieszany tłum? Lepiej w to uwierzcie. A wiecie, co jest naprawdę interesujące? Że Jezus opowiedział przypowieść o pszenicy i konkolu, co oznacza, że w kościele będzie pszenica i konkol aż do końca czasów, ale to nie oznacza, że mamy siać konkol. Czy to możliwe, że gdy przyprowadzamy tak wielu ludzi do kościoła, których nie nauczyliśmy stylu życia Jezusa? To w rezultacie tego wsiewamy mieszany tłum do kościoła. Będzie konkol i pszenica, ale to nie znaczy, że mamy siać konkol w kościele. Zatem ludzie zaczęli narzekać i mówili, daj nam do jedzenia mięsa, wykwintny pokarm Egiptu. Sami wiecie, jak ta historia się potoczyła. Bóg się zgodził. I co się z nimi stało? Wszyscy się rozchorowali i umarli. Chcę wam teraz przekazać bardzo ważną rzecz. To może być najważniejszy punkt, jaki dzisiaj jak dotąd przestudiowaliśmy. Istnieje bliski związek pomiędzy tym, co jemy fizycznie, a naszą zdolnością do przyswajania spraw duchowych. Powodem, dla którego Kościół Adwentystów naucza reformy zdrowia, nie jest to, abyśmy mogli żyć kilka lat dłużej bez raka. Dobrze jest żyć bez raka, chwała Panu za to. Dobrze jest być zdrowym, dobrze jest mieć mnóstwo energii, ale to nie jest główny powód, dla tego, co robi na przykład dany. Nie jest. Cel jest taki, że poprzez nasze fizyczne nawyki, poprzez to, co przyswajamy fizycznie, jesteśmy w stanie uchwycić pokarm duchowy. Przeczytam wam kilka wypowiedzi Ellen White. Tu właśnie dosłowna manna spotyka się z duchowym znaczeniem manny. Widzicie, Bóg dał dosłowną mannę, abyśmy mieli czyste umysły i mogli przyswoić Boże Słowo. Zwróćcie teraz uwagę na tę wypowiedź z Jak wychować dziecko, strony 278. Ellen White mówi, zarówno duchowe, umysłowe, jak i fizyczne siły cierpią wskutek działania niezdrowych pokarmów. Przeczytajmy to raz jeszcze. Zarówno duchowe, umysłowe, jak i fizyczne siły cierpią wskutek działania niezdrowych pokarmów. Sumienie zostaje przytępione. Czy wiecie, co oznacza przytępione? Ogłupione. Sumienie zostaje przytępione, a zdolność odbierania właściwych wrażeń jest zagrożona. Kiedy więc spożywamy niewłaściwy rodzaj fizycznej manny, to wpływa to ujemnie na naszą zdolność do przyswajania duchowej manny, którą jest Boże Słowo, Chrystus poprzez Boże Słowo. W kolejnej wypowiedzi ze służby kolporterskiej strony 77, to jest potężna wypowiedź, pisze ona, mówiąc do kolporterów, którzy są zapraszani, aby zjeść posiłek u ludzi, do których chodzą sprzedawać im książki, to pisze ona. Przebywając wśród niewierzących, nie pozwalaj sobie na uchylanie się od respektowania właściwych zasad. Jeśli zasiadasz z nimi do stołu, jedz umiarkowanie i tylko te pokarmy, które nie szkodzą jasności umysłu. Trzymaj się z dala od niewstrzemięźliwości. Nie wolno Ci osłabiać swoich sił umysłowych i fizycznych, bo inaczej, słuchajcie uważnie. Bo inaczej nie będziesz w stanie rozróżnić spraw duchowych. Zachowaj swój umysł w takim stanie, aby Bóg mógł napełnić go cennymi prawdami swojego słowa. Czy widzicie związek między fizyczną a duchową manną? Nigdy nie możemy przyswoić Chrystusa w Jego słowie, jeśli nie mamy czystego umysłu i nie jemy dobrego fizycznego pokarmu. Jest łączność pomiędzy dosłowną manną a duchowym znaczeniem manny. Wczoraj studiowaliśmy o znaczeniu manny w zrozumieniu szabatu. Pamiętacie to? Przypomnijmy to sobie pokrótce. Kiedy manna była zbierana, powiedzmy, ze środy na czwartek, to co się działo? Robaczy wiała i zaśmierdła, prawda? Ale kiedy była zbierana z piątku na sobotę, to co się działo? Przez cały szabat manna pozostawała tak samo świeża, jak była w piątek. Co reprezentuje manna? Ciało Jezusa Chrystusa, ale zapytam was, którego dnia tygodnia Jezus umarł? Umarł w piątek. Co by się stało z normalnym ciałem, gdyby ktoś umarł w piątek? Co wtedy by się stało w szabat? Ciało rozpoczęłoby proces czego? Proces rozkładu, co ostatecznie doprowadziłoby do zaśmierdnięcia i zarobaczywienia. Czy z ciałem Jezusa też to się stało? Nie, ponieważ On był tym, co Manna reprezentowała. Tak jak manna nie robaczywiała i nie zaśmierdła w szabat, manna reprezentowała Chrystusa i jego ciało nie uległo rozkładowi w szabat, ponieważ on był tym, co manna reprezentowała. Kiedy więc odpoczywamy w szabat, upamiętniamy odpoczynek Jezusa w grobie po jego dziele odkupienia. Kolejna lekcja, jakiej uczymy się z manny, jest taka, że Bóg dał mannę jako próbę czy wiecie, że manna była prawdą, będącą próbą wiary? Czy szabat był prawdą, będącą próbą wiary? Udajmy się do wyjścia 16:4 4-5. Ellen White raz za razem pisze, że Bóg poddaje obecnie swój lud próbie poprzez szabat. Pisze ona, że powtarzamy historię Izraela, maszerujemy z Egiptu do Kananu. Całą tę symbolikę, co działo się z Izraelem, porównuje ona z tym, co dzieje się z ludem Bożym dzisiaj, z dzisiejszym kościołem ostatków. Zwróćcie uwagę na to, co odkrywamy tutaj w wyjścia 16:4 do 5. Bóg dał manne, aby poddać Izraelitów próbie, czy będą przestrzegać całego jego prawa. Przykazanie o szabacie było próbą, by sprawdzić, czy będą gotowi chodzić w całym jego prawie. I teraz zwróćcie uwagę na te słowa. I powiedział Pan do Mojżesza: Oto ja spuszczę wam jako deszcz chleb z nieba, a lud wyjdzie, aby zbierać potrzebną ilość każdego dnia. Teraz uwaga na to, abym mógł ich. Poddać próbie lub wypróbować. Biblia króla Jakuba oddaje to jako wypróbować, a to znaczy to samo, abym mógł ich poddać próbie, czy będą chodzić w moim prawie, czy nie. Przykazanie o Szabacie było próbą, by sprawdzić, czy będą zachowywali całe Boże prawo. Czy Szabat jest też próbą dla dzisiejszych chrześcijan, która sprawdza, czy chcą oni przestrzegać Bożego prawa? Z pewnością tak, to będzie wielka próba. A gdy Izraelici oczywiście wychodzili zbierać manne, usiłowali zbierać mannę w szabat i nic nie znaleźli. W wyjścia 16:27 do 29 jest napisane I stało się, że niektórzy z ludu wyszli siódmego dnia, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I powiedział Pan do Mojżesza: Zauważcie, że właśnie złamali przykazanie o szabacie. I powiedział pan do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniać przed przestrzeganiem moich przykazań i moich praw? Zatem szabat był próbą, aby sprawdzić, czy będą oni chętni chodzić w Bożym prawie. I szabat będzie też wielką próbą dla ludu Bożego w czasie końca? Zapytam was, gdzie została umieszczona manna? Dzbanek z manną został umieszczony wewnątrz Arki Przymierza? Interesujące. Właściwie to przeczytajmy Wyjścia 16, 32 do 34, gdzie zostało to opisane. Wyjścia 16, 32 do 34. Jest napisane, Wtedy Mojżesz powiedział: Oto, co Pan nakazał. Napełnijcie omer z niego, aby był przechowywany dla Waszych pokoleń, aby mogły widzieć chleb, którym karmiłem Was na pustyni, kiedy wywiodłem Was z ziemi egipskiej. I powiedział Mojżesz do Arona: weź dzban i włóż do niego manny i złóż go przed Panem, aby był przechowywany dla Waszych pokoleń. Jak Pan nakazał Mojżeszowi, tak Aron złożył go przed świadectwem na przechowanie. Oczywiście, list do Hebrajczyków mówi nam, że dzban z manną znajdował się wewnątrz Arki Przymierza. Możecie o tym przeczytać w Hebrajczyków 9, 2 do 5. Chciałbym teraz, abyście słuchajcie uważnie tego, co powiem. Ellen White miała widzenie, które jest znane jako widzenie aureoli, w którym widziała dziesięć przykazań, które Bóg ukazał w arce przymierza, i mówi ona, że wokół czwartego przykazania widniała delikatna aureola światła. I niektórzy pytają, gdzie w Biblii znajduje się ten pomysł, że przykazanie o Szabacie jest wyróżnione ponad inne przykazania? Wtedy musiałem nad tym pomyśleć i podzielę się z wami tym, co odkryłem. Czy wiecie o tym, że przykazanie o szabacie jest wyróżnione dwukrotnie w Arce przymierza? Zapytacie, jak to? Czy wewnątrz Arki znajdowało się dziesięć przykazań? A o czym jest czwarte przykazanie na tablicy prawa? O szabacie. A czy Dzban z manną też był w Arce? A o czym Bóg chciał nauczyć poprzez mannę? O szabacie. Zatem w miejscu najświętszym w arce mamy podwójne wyróżnienie szabatu. Po pierwsze, dlatego, że jest ona w prawie Bożym, a po drugie, z powodu dzbana z Manną. Jest to najbardziej znaczące spośród Bożych Przykazań, jest to Boża Pieczęć. W książce Life Sketches Ellen White pisze o tym na stronie 237. Zobaczyłam czwarte przykazanie w samym centrum dziesięciu przepisów otoczone delikatną aureolą światła. Ostatni punkt, jakim chcę się z wami podzielić, to kiedy manna przestała spadać. Czy wiecie, kiedy manna przestała spadać? Dokładnie na zajutrz, po wejściu Izraelitów do ziemi kananejskiej. Czy nadchodzi taki dzień, kiedy nie będziemy potrzebowali studiować Bożego Słowa, aby dotrzeć do nieba? Oczywiście. Kiedy przyjdzie Jezus i weźmie nas do nieba... To będzie tam naszą rzeczywistością, Jezus tam będzie. A manna, tak jak jest zawarta w Słowie Bożym, jej funkcja zbawienia ludzi zakończy się. Zwróćcie jednak uwagę, że Ellen White mówi nam, że tam będzie dosłowna manna. Widzicie, w niebie spotkają się razem dosłowne z duchowym. To jest bardzo ważna zasada w interpretowaniu Biblii. Wczoraj wieczorem dany objaśnił to absolutnie przepięknie, mówiąc o drzewie życia. Ellen White mówi, że gałęzie drzewa życia zwisają poza mur i że możemy jeść z drzewa życia nawet teraz. Ale drzewo życia reprezentuje Chrystusa, to jest duchowe odniesienie. Widzicie, w ciągu tego okresu, zanim przyjdzie Jezus, to jest duchowe. Ale potem, kiedy Jezus przyjdzie, będziemy mieć duchowe i dosłowne razem. Będziemy jeść z dosłownego drzewa, ale dosłowne drzewo w duchowym sensie reprezentuje Jezusa. Będą one razem. Pozwólcie, że zilustruję tę zasadę. To bardzo ważna zasada w interpretacji proroctw. Dzisiaj Jeruzalem oznacza w sensie duchowym Kościół, nieprawdaż? I jest ono ogólnoświatowe. Kiedy przyjdzie Jezus, przywiedzie ze sobą nowe Jeruzalem. Dosłowne nowe Jeruzalem. A wtedy Kościół będzie w nowym Jeruzalem. W dosłownym mieście. Podam wam inną ilustrację. Na samym początku Adam i Ewa byli okryci szatą światłości. Ellen White mówi, że byli oni okryci szatą dosłownej, widzialnej światłości. Czy wiecie, co reprezentowała szata widzialnej światłości? Reprezentowała fakt, że byli oni sprawiedliwi przed Bogiem, ponieważ byli posłuszni. Ale gdy zgrzeszyli to, co się stało? Co stracili najpierw swoją duchową szatę czy swoją fizyczną szatę? Najpierw stracili swoją duchową szatę, bo stali się niesprawiedliwi. A w rezultacie tego co stracili? Swoją dosłowną szatę światłości. I jak Bóg przywraca te dwie szaty, którą przywraca najpierw? Przywraca szatę duchową, kiedy okrywa nas sprawiedliwością Chrystusa, ale kiedy Jezus przyjdzie, włoży na nas dosłowną szatę. Rozumiecie mnie? Zatem jest to bardzo ważna zasada. Ellen White mówi nam, że gdy będziemy w niebie, to będziemy mieli tam Jezusa, ale będziemy również mieli dosłowną mannę na stole. Przeczytamy to na zakończenie. Świadectwa tom pierwszy, strona 69. Musimy pamiętać, że Ellen White mieszkała w Dolinie Napa, mieszkała w tym regionie na kilka lat przed swoją śmiercią. Dlatego wybierała ona na swój stół owoce, z którymi była obeznana. Za chwilę zobaczymy, jak bardzo dobrze odzwierciedla to Dolinę Kalifornijską. Świadectwa tom pierwszy, strona 69. Pisze ona, zawołaliśmy Alleluja, chwała i weszliśmy do miasta. Ujrzałam tu stół ze szczerego srebra, mający wiele mil długości, nasz wzrok mógł go jednak objąć. Wiecie, dla mnie to jest niepojęte. Są zwierzęta, które mają wyostrzony zmysł słuchu. Nie sądzę, aby Bóg stworzył te zwierzęta z lepszym słuchem niż mają ludzie. Są też zwierzęta, które mają wyostrzony zmysł wzroku. Nie sądzę, że Bóg stworzył człowieka z gorszym wzrokiem niż te zwierzęta. Rzecz w tym, że z upływem czasu nasz słuch, wzrok i wszystko inne uległo degeneracji. Ale wygląda na to, że będziemy mieli wzrok jak teleskop i jak mikroskop. Mikroskopy nie będą już potrzebne, teleskopy też nie będą już potrzebne. Nie będą potrzebne rakiety, by podróżować z jednego świata do drugiego. Jest to wymiar, którego nie potrafimy zrozumieć, ale któregoś dnia Bóg nam to wyjaśni. Zatem pisze ona, że ich wzrok mógł objąć cały stół. Pisze ona: Zobaczyłam owoce z drzewa życia dosłowne owoce dosłowne. I Jezus, który jest reprezentowany przez ten owoc, też tam jest. Zobaczyłam owoce z drzewa życia manne, migdały, figi, granaty, winogrona. Czy to brzmi jak Dolina Kalifornijska? Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak adwentyści mogą organizować spotkania w Szardany Hall. A zwłaszcza Dany. Żartuję tylko. Zauważcie, mówię do tych spośród was, którzy wolą inne owoce. Bo Ellen White skupiła swoją uwagę na owocach, z którymi była obeznana, bo ona mieszkała w tamtym regionie, ale pisze ona dalej, że widziała. Manne, migdały, figi, granaty, winogrona i wiele innych rodzajów owoców. Zatem miłośnicy papai, nie martwcie się. Miłośnicy mango nie martwcie się. Miłośnicy bananów, nie martwcie się. Tam będzie wiele innych rodzajów owoców. Dalej pisze poprosiłam Jezusa, aby pozwolił mi zjeść owoc. To jest najsmutniejsza część tego wszystkiego. Poprosiła, pozwól mi zjeść owoc. To widzenie było dla niej tak rzeczywiste, jakby naprawdę tam była. To naprawdę tajemnicze. Czasami miewamy sny. Zapytam was, czy sny bywają tak rzeczywiste, że aż się pocicie? Tak, jakby to się działo naprawdę? Zatem pisze ona, poprosiłam Jezusa, aby pozwolił mi zjeść owoc. Powiedział nie teraz. Ci, którzy spożywają owoce tego kraju, nie wracają więcej na ziemię. Ale już niedługo, słuchajcie uważnie, jeżeli pozostaniesz wierną, będziesz zarówno spożywała owoce drzewa życia, jak i piła wodę ze źródła życia. Jezus jest wodą symbolicznie, ale będzie tam dosłowna woda, i to naprawdę będzie słodka woda, dużo lepsza niż butelkowana. Dalej pisze, a ty powiedział, musisz znów powrócić na ziemię, aby głosić innym to, co ja ci objawiłem. Potem Anioł przeniósł mnie delikatnie na ten ciemny świat. Posłuchajcie uważnie: to mówi ktoś, kto widział niebo. My możemy widzieć niebo, kiedy spojrzymy do opisu nieba w naszych Bibliach. Mówi ona, potem anioł przeniósł mnie na ten ciemny świat. Nieraz myślałam, że nie mogłabym zostać tu dłużej. Wszystkie ziemskie sprawy wyglądają tak strasznie. Czuję się tu bardzo samotna, ponieważ widziałam lepszy świat. O gdybym miała skrzydła gołębicy, odleciałabym, by spocząć. Drodzy, czyż nie jest to najwyższy czas dla nas, aby skupić się na Jezusie i na niebie? A nie na gromadzeniu śmieci, ile się da. Czyż nie jest to dla nas najwyższy czas, aby inwestować w Bożą sprawę? Czyż nie jest to dla nas najwyższy czas, aby przyswajać słowo Boże? Znacie tę pieśń, zwróć swój wzrok na Jezusa, w cudowną tę twarz prosto spójrz. Wtedy świata czar straci urok swój w blasku chwały jaśniejszej od złóż. Niektórzy mówią: Za dużo myślisz o niebie i nie nadajesz się do życia na ziemi, a ja odwracam to do góry nogami i mówię: Za bardzo myślisz o ziemi i nie nadajesz się do życia w niebie. Co wy na to? Możemy wrócić do domu, gdy wyjdziemy z tego wspaniałego miejsca, gdzie jedliśmy te wspaniałe pokarmy, i nadal pozostać takimi, jakimi jesteśmy, ale to byłoby bezowocne i bez sensu. Musimy wziąć radę do siebie osobiście i musimy ją zastosować, i po powrocie do domu żyć tym, moi drodzy. Modlę się do Boga, aby to było naszą rzeczywistością. Módlmy się: Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za mannę, dziękujemy Ci za dobry, zdrowy pokarm fizyczny. Dziękujemy Ci, Panie, za duchowy pokarm, który przychodzi do nas poprzez Słowo. Prosimy Ojcze, abyś pobłogosławił nam i dopomógł nam wziąć to, co dzisiaj słyszeliśmy do serca i zastosować to w naszym życiu, abyśmy byli nie tylko zdrowi, ale również duchowo szczęśliwi i radośni, oczekując na przyjście Jezusa w chwale. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że byłeś z nami i że odpowiedziałeś na naszą modlitwę, gdyż prosimy o to w drogim imieniu Jezusa. Amen. Niech Bóg Was wszystkich błogosławi. To była przyjemność być tutaj z Wami.